Po zakończonej grze sparingowej rekordzistów z dekorem Bełki 1-1 rozmawiamy z kapitanem gospodarzy Dariuszem Rudzkim. Kapitanie, czym różniła się ta zima, powoli dobiegająca końca w kontekście przygotowań w porównaniu do poprzednich, minionych sprzed lat? No ja myślę, że diametralnie się zmieniła, bo jest nowy trener, wdrażamy nowe rzeczy, jak widać dziś po wynikach, przede wszystkim po grze falujemy z tą naszą grą, więc uczymy się nowych rzeczy, uczymy się tych automatyzmów. Tak jak mówię, z różnym skutkiem to wychodzi, ale widzę w naszej grze poprawy, więc ja jestem optymistą. Dzisiaj było naprawdę dużo fajnych fragmentów gry przez 70 minut. Dobrze to wyglądało, brakowało może ostatniego podania, ale tak jak mówię, ja jestem optymistą, liczę, że przed ligą zdążymy. Odnosząc się do sparingu z LKS-em Dekor Bełk, można odnieść wrażenie, że w zasadzie Bielszczanie górowali to z pewnością w posiadaniu piłki, ale niewiele więcej. Tak jak powiedziałem wcześniej, mamy trochę podanie, mamy problem z tym ostatnim podaniem, gdzie jesteśmy już na 20 metrze przeciwnika. Do tego momentu jest wszystko ok, fajnie otwieramy grę, fajnie budujemy te akcje. Mamy jeszcze trochę roboty, jeżeli chodzi o tą finalizację, ostatnie podanie właśnie, żeby to skończyć. Może potrzeba nam takiego jednego, drugiego sparingu, w którym te bramki posypią się jak z rogu obfitości, oblokują się zawodnicy z formacji ofensywnych, złapią trochę pewności siebie i ta gra pójdzie we właściwym kierunku. Personalnie dyspozycja kapitana rekordzistów, dziś występ naznaczony golem. No robię co do mnie należy, jeżeli idę na fragmenty gry. No mnie ciężko siebie oceniać, no ja jestem zadowolony ze swojej postawy, idę na fragmenty gry, licząc, że ta piłka spadnie mi na głowę albo gdzieś się odbije i będę w pobliżu, więc cieszę się, to udało. No fajnie, cieszę się, że wpadło i ten mecz też troszeczkę nam się swobodnie grało później po tej bramce. Na ten moment jeszcze nikt głośno o tym w cygańskim lesie nie mówi, ale gdybyśmy mieli nakreślić cele przed nadchodzącą rundą wiosenną, to gdzie ich szukać? Cele są standardowe. Metodologia Adama Małysza, wygrać kolejny mecz, grać o 3 punkty. Ja myślę, że jeżeli będzie okazja, to pokusimy się o coś więcej niż tylko utrzymanie. Aczkolwiek ta strata jest trochę duża. No zobaczymy, może z tego drugiego szeregu będzie nam łatwiej się atakowało tą czołówkę. Aczkolwiek mówię, na razie wdrażamy nowe rzeczy. Różnie to wygląda. Sam jestem ciekawy, jak w lidze to będzie wyglądało. Dlaczego gdzieś z niecierpliwością czekamy pierwszej. Należałoby oczekiwać, że zaprezentujecie się przynajmniej przy startowej 13 równie efektownie jak budująca się w tej chwili nowa trybuna. Mam nadzieję, że tym wyglądem, wynikiem dorównamy tej pięknej budowli, która stawia się właśnie na startowej 13.